Witamy w kolejnym odcinku Polskie Rozmowy w Brazylii, serii, w której odkrywamy obecność polskiej kultury daleko od naszych granic. Dzisiaj spotkamy się w Curitibie, stolicy stanu Paraná, na południu Brazylii. To miasto liczące ponad 2 miliony mieszkańców jest znane wielokulturowości, a wśród jego mieszkańców szacuje się, że między 400 a 600 tysięcy osób może mieć polskie korzenie. Naszym dzisiejszym gościem jest Lorival de Araújo Filho, osoba bezpośrednio niezwiązana z Polską przez pochodzenie, ale głęboko zanurzona w polskiej kulturze przez swoje wieloletnie zaangażowanie. Jako kluczowa postać w największym polskim zespole folklorystycznym poza Polską, Lorival przynosi ze sobą cenne doświadczenia i perspektywy, które rzucają nowe światło na polskość w Brazylii. Przez naszą rozmowę pragniemy przybliżyć widzom nie tylko piękno polskiej kultury, ale też rozwiać niektóre mity i niejasności związane z polskim dziedzictwem w tej części świata. Ja jestem Lorival de Araújo Filho, jestem nauczycielem i obecnym prezesem zespołu Wisła tutaj z Curitiby. Powiedz nam, czy polskie dziedzictwo kulturowe rozwija się w Brazylii, czy znika? Co ewentualnie można by zrobić, żeby bardziej rosło i było bardziej rozpowszechniane tutaj? Dziedzictwo kulturowe polskie w Curitibie, w Brazylii rozwija się. A w Curitibie jest stowarzyszenie marszałka Piłsudskiego, stowarzyszenie Tadeusza Kościuszki, jest stowarzyszenie Juventus, stowarzyszenie Abranches i Park Polonijny, więc jest możliwe po prostu znaleźć kulturę polską w Brazylii, w Curitibie. A w Brazylii jest ostatnio inwestycje i rząd polski po prostu wspiera zbudowanie albo remonty różne stowarzyszenia po Brazylii. Jest to bardzo ważne, bo ludzie muszą mieć gdzie się spotkać, gdzie po prostu zaplanować działanie. Uważam, że to jest bardzo pozytywne, co się dzieje ostatnio. Bo nie było zawsze tak, bo kiedyś to było tak, że Polacy chcieli się spotkać i nie było stowarzyszeń, albo nie było po prostu w stanie się spotkać w kilka stowarzyszeń, tak tragicznie było stan. A dzisiaj jest inaczej, więc jeżeli ktoś chce informacje o Polsce, jest możliwy w takich miejscach, które mówiłem tutaj na przykład. I powiedz nam, czy są tutaj jeszcze jakieś miejsca pamięci, jak jakieś pomniki właśnie przysłużonych Polaków? Czy to też jest zachowywane, czy to skontynuowane? W jakim stanie się znajdują te miejsca? Ciekawie, ostatnio, to było chyba z 2 lata temu albo rok temu, bardzo takie znane miejsce w Curitibie, w Opera de Arame, rząd polski zainstalował, to znaczy wysłał do Curitiby w prezencie ławę Chopina. W tej ławie można tam usiąść i słuchać muzyki Chopina i trochę o Polsce też się uczyć. I to jest taki tylko przykładem miejsc, gdzie można spotkać trochę o kultury polskiej. Ale słyszałem, że też są biblioteki i po prostu stowarzyszenie Abranches, które teraz dojdzie do remontu, robi się tam biblioteka polska. Bardzo ciekawe też, bo to może być miejsce, gdzie po prostu młoda osoba, która na przykład jest na uczelni, może się uczyć coś o Polsce w Curitibie. No więc jest taka możliwość, jest gdzie się uczyć i zawsze, i na przykład tutaj. W tej stowarzyszeniu można przyjść, tutaj przychodzić i po prostu poznać kulturę ludową i nie tylko. Więc są miejsca, gdzie są otwarte do ludzi, nie tylko dla Polaków.